Witajcie, ja jestem Rosji, a dzisiaj zagram sobie w Call of Duty Advanced Warfare, jestem multiplayer. Zagram sobie bronią AK-12. Jeszcze tylko jeden mecz. Momentu amigo, dobra, zajebiście. Możemy grać. Już mamy tutaj pierwszego killa. Także fajnie. I pierwszą śmierć, także jeszcze bardziej zajebiście. Dobra, chwila ogarnięcia. Ciekawe jak pójdzie mi na tym meczu. Bo jest on nagrywany, od razu z kamerką, jest tu dźwięk od razu rejestrowany, także może być dosyć ciężko, bo jeszcze tak nie za bardzo mi wychodzi, jeżeli tak nagrywam sobie. To znaczy inaczej, zawsze mam dobre statystyki, jeżeli nie nagrywam, to wtedy mam zajebiste, nie? Ale jak już stawiam tą kamerkę i chcę coś pokazać fajnego, jakieś akcje, to oczywiście wtedy lamię i jest dupa. Ożysz ty świnio, chodź ty. O kurwa, co to było? Dobra. Chociaż tą asystę dostałem, ale tam z asysty zbytnio nie jestem zadowolony. Tutaj się prezentuje 2-2, także oczywiście wiedziałem, że będzie tu zajebiście, jak to wyglądało. Tam był ziomeczek, ale już nie żyje. Tutaj był na górze gdzieś. O, jest! Dobra, jest, zabicie. Jako tako. I mam śmierć już jak kul, nie? Chyba, że się szybko wycofam, dawaj. Przyładuj, dobra. Jakoś tam się udało jeszcze przeżyć. Mapka jest, więc trzeba skorzystać. Bardzo istotną jest rzeczą w Call of Duty mapa. Jeszcze nie powiedziałem chyba, nie wiem czy już mówiłem czy nie, jest to Team Deathmatch. Podstawka, nie jest tu żaden hardcore ani nic. Dobra, UAV. Jest jeden. Gdzie oni są? Dobra, jest tam drugi. Już go chyba zdjął, nie? Jeszcze żyje. Okej. Gdzieś tam z tyłu był trzeci, już go chyba zdjęli, dobra. No nie! 70. Co mi to daje 70 asysty? Nie, zaraz będę miał plecy gdzieś. Dobra, to są moi. Oj, miałem plecy z drugiej strony. Dobra. Było też wrzucę filmik, w którym będę prezentował klasy moje, którymi ja gram, które ja preferuję. Jednakże, jeżeli chodzi o klawiki, znaczy o wszystkie takie gry, to nie zawsze moja klasa na przykład może się sprawdzać u kogoś innego. Jeżeli ja tam na przykład mam szybki bieg, że biegam bez przerwy, to niekoniecznie to może odpowiadać innej osobie i może on na przykład wolać kamizelkę, także tak naprawdę jeżeli chodzi o klasy, najlepiej jest to samemu sobie. Okej, żyję. Samemu sobie poogarniać. Bo tak ściągać nie ma co zbytnio, bo no, każdy może lubić coś innego. Dobra, chciał być niewidzialny, ale mu przerwałem. Tam jest kolejny. O, już ucieknie. Okej. Dobra, zdjąłem go. Widzicie, AK-12 jest o tyle zajebistą bronią, że jeżeli mam szybkie wyciąganie i uchwyt, to tak naprawdę ma zerowy odrzut, co jest bardzo dobre. Bardzo dobre jest to, że ma szybkostrzelność, jest bardzo... Ma dobrą szybkostrzelność. Ma dobre też obrażenia zadające. Nie wiem czemu, sorry, jąkam się trochę. Jakoś nie mogę jakieś słowa znaleźć. Ale dobra, jestem double kill, znowu UAV. Także lecimy z nimi, jak się prezentuje, 13 do 5. Słabo, bo wcześniej jak nagrywałem, oczywiście się nie zapisało. Nagrywałem, miałem tutaj 30-11 na tej mapie, do tego wylosowaliśmy. Teraz oczywiście nie uda mi się tego powtórzyć, bo jakby inaczej. Urządzenie losu. A wtedy też nagrywałem, nie? Było od razu nagrywane. I jakoś mi to pykło. Aj! Dobra, tego już zdjął. Znamy ziomeczek. Nowa asysta. Strasznie słaby. Nie! Oho, panie! Przejebany masz teraz. Dobra, jednego tutaj zdjąłem. Nie był to ten, który mnie zabił, ale dobra. No, dobrze. Świetnie. 17-7.
Mnie nie ma co pokazywać. Tutaj widzę, mam dosyć dobry team. Także w sumie fajnie. To jest dosyć ważne, sam wojny nie wygrasz najczęściej. Trzeba mieć dobry team. Tu jest całkiem spoko. Jest headshot, zbił headshot, dobra. Kurczę! Co on miał? EP5 i tam jakiś chyba shotgunowiec był też z nim. Dobra, zbiłem innego. Jest kolejny. Świetnie. Takie akcje najbardziej lubię. Dobra. Leży, kolejny. Będzie gdzieś tu, jest. Leży. Leży. Gdzieś tu jeszcze był. Jest. Leży. Dobra, UAV. Okej, okay, nie wiem jak mi się to udało, ale nawet headshota mu strzeliłem, także zajebiście. Lecimy z nimi. Tu był na górze, nie zdążyłem. Oho. Się rozpędził z tymi granatami trochę. O, zabije mnie. Jak chuj mnie zabije. No pewnie, bo długie przeładowanie, nie ma co. Jeszcze najfajniejsze jest szybkie przeładowanie, ale tutaj... Takie mi się chyba nie zdało, dlatego go nie mam i nawet nie mogę mieć. Bo chyba są tylko 3 dodatki do broni. No w każdym razie to był pierwszy mecz, statystyki 25 do 10, no wtedy miałem 30 do 11, tak teraz 5 kill jeszcze brakowało. Na tej mapie też było to. Ale dobra, to skoro ten mecz trwał ile? 6 minut, także zaczniemy sobie jeszcze jeden mecz. Ciekawe jak pójdzie drugi. Może lepiej, może gorzej. Generalnie ważne w Call of Duty jest to, żeby przede wszystkim, jeżeli jest mapa dostępna, patrzeć na mapę, patrzeć na czaszki naszych kompanów, gdzie tam oni umierają. No i przede wszystkim klasa, tak? Musimy mieć klasę, którą dobrze umiemy grać. Detroit, okej, okay, będzie git. Musimy mieć klasę, którą dobrze umiemy grać, którą umiemy opanować. Ja mam najbardziej opanowany AK-12, ten Sten i STG-44, on też jest zajebisty. I tak naprawdę to są tylko trzy klasy, którymi gram, resztą nawet nie mam zrobionych tutaj, mam tylko, bo jakieś tam wyzwanie było i do zrobienia, a tak to gram tylko tymi trzema klasami. Jak widzicie, właśnie w każdej się wszystko powtarza, jedynie, że tutaj jest UAV, a tutaj jest pakiet wsparcia, który tam nadlatuje sobie z orbity pięknie i możemy wtedy coś wybrać. Także tak to się prezentuje, zaraz będzie kolejny mecz, jeszcze tutaj jakieś 15 sekund trzeba poczekać. Jeszcze też kosa jest fajna, czasami udawało mi się, nie zawsze, ale robiłem takie sobie challenge z kosą i to też mam nagrane, jak chyba 10 pod rząd, zabiłem sobie z kosy biegając, też jest spoko. I mam tu nawet chyba jedną klasę tak przygotowaną, zaraz luknę, tak, to jest właśnie ta klasa, w której mam same atuty, mam jakieś tam dodatki i właśnie to jest klasa, w której jest tylko kosa, nie ma żadnej broni głównej ani dodatkowej. Ale no jeszcze tak nią za bardzo nie gram, bo to różnie, to akurat chyba raczej z tym to trzeba mieć farta, jeżeli chodzi o kosę, niż tam umiejętności. No a pewno trzeba umieć się też ukrywać przed wrogiem. Dobra, to teraz znowu sobie wezmę AK-12, no lubię bardzo tą broń, bo szybko nie można zabijać. Team deathmatch. Dobra. I jedziemy, oni zaraz tam będą ustawieni. O, dwóch. Tak. O, panie, trzech ich jest. Kurwa, no co to było? Się potoczyło jebane do mnie. Ja pierdolę. Kurwa, klasyczna zemsta teraz wejdzie. Dobra, pokój był, już go nie ma. Weźmy sobie tutaj broń, KF5, także też jest fajny. No kurde, znowu te granaty. Mnie oni wkurzają.
Co on sobie wyszedł? Dobra. Jest zabicie, w końcu. No jak na razie jest w sumie remis, także nie fajnie to wygląda. O kurwa, dadle. Jeszcze się jak zblokowałem, zajebiście. Tak jak myślałem, że ten mecz będzie o wiele gorszy. Chociaż oczywiście statystyki końcowe wszystko pokażą. Dobra, jeden jest. Kurwa, plecy. Gdzie ty jesteś, złamacie? O, znowu plecy, zajebiście. To lubię. Tu jest złamacz, dobra, nie ma go. Oni teraz już będą mieli tylko smaki zapewne. No kurde, ty jak chamsko mi go zdjął. Dobra, jest jeden. Najlepszy gracz zabity i już nie żyje, fajnie. Mam statystyki jakie? 5-6, no to... Jakby nie patrzeć, są do dupy. Dobra, chuj, ja zmieniam tą broń jednak na ten. Mimo, że jakoś lepiej będzie tutaj szło, chociaż... Pokażę, wszystko się okaże. No. O kurwa. Dobra, jeden jest. Oni tutaj powinni zaraz po nie wchodzić. Albo nie wchodzić, albo iść na boku. Tu kolejny, dobra. Tutaj jest. Okej. Tutaj. A i nie wyszło. Dobra, zabiłem go jakoś. Jest kolejny, okej. Pięciu zabitych, bez leda, to idzie. Teraz dawaj szybko po tą paczkę z jebaną. Jeśli będziesz niewidzialny, nie znaczy, że cię nie widzę, ziomeczku. Aj, nie zdążyłem, szkoda. Już mu chciałem to przejąć. Nie wyszło niestety. Dobra. A jakiś tutaj powrót zrobiłem, tak? No 5, tam już chyba 6 nawet zabiłem bez deda. Fajnie, o, teraz dednę, super. Ale też udało mi się go jakoś zabić. Dobra, zmieniamy na tego... Ten, nie. Pierwsza klasa, dobra. 49 do 36, także właściwie można powiedzieć, że będzie zaraz wyrównanie. Jeżeli oni tu nas zagoją. Jest taka możliwość. Bo dużo tutaj nie tracą punktów. I są widać dosyć ogarnięci. Tutaj ładnie nas poszą. Jest wróg? Nie ma wroga, dobra. Z okna może sobie coś wyskoczyć. Albo być po prostu tu. Idzie on teraz do środka. Ja mam też tuniki EXO, które powodują to... O kurwa! No, ja mam też tuniki EXO w klasie, które powodują to, że nie widać mnie jak skacze sobie, jak używam tych EXO umiejętności. Typu takie skakanie, ślizg. O, nie jestem widoczny wtedy na mapie. 14-9, tak to zajebiście. Dobra, jeden jest. Kurde! MP40, najlepsza broń. Dobra, ten już umarł. Jak tu umarł, ten nie żyje. Ja bym to nie znałem, bym powiedział. O kurwa! No nie! No jeszcze plecy, zajebiście! Kurwa, lubię to! Grają jeszcze trochę, nie? Serio, nie lubię przegrywać, to jest takie dosyć irytujące, a jak mam jeszcze takie statystyki, gdzie kurwa, zamierzam to nagrać i wrzucić, to jest w ogóle zajebiście. No i masz kurwa, pięć. Dobra, jest jeden. Kolejny tam kopnie, no zajebiście jeszcze mu myślą. Widzę, że zakłóca się w talii. Dobrze. Jest jeden. No. Co on miał? Co to było? Szybko mi zabił. O kurwa! Jak to możliwe? Fuck! Ej, oni zaczynają kampić, mi się to zbytnio nie podoba, no. My jeszcze matki do tego nie mamy. A jak oni będą kampić, to już w ogóle zajebiście będzie. Dobra.
Tu jest jeden, tu jest jeszcze drugi, mam 15 w magazynku, powinno mi na nie wystarczyć. Tak. Jeszcze nawet 7 zostało. Także spoko. Dobra. Teraz tak. Oni będą właśnie tam, jest ziomeczek. Kurwa! Zajebiście! Chuj duży odrzut. Broń latała jak pojebana. No 20-15, no to w ogóle zajebiste staty takie, rzekłby staty mistrza. Dlatego będę wrzucał ten materiał na pewno. O, kurwa! Ja pierdolę! Dobra, jest w końcu jeden. Kolejny w sumie. I to. Gdzie jest kolejny? Kurwa, jeszcze ty działko. Jest jakiś tutaj ziomek w środku. O, wow, kurde! No nie! Dobra, jakoś nie ogarnął, że wskoczyłem. Okej, jest headshot, jest moja broń. To teraz to pewnie... Dobra, jeszcze żyję. Okej, jeden jest, tam był kolejny chyba. Nie ma. Kurwa, nie wiadomo kiedy będzie, nie? Okej, tam gdzieś tak, tam był. Ciekawe, czy tu sobie przyjdzie, czy nie. Dobra, no nie lubię stać w miejscu, także trzeba się ruszyć w końcu. Okej. A był tu też. Ten pirem, ten... No gdzie oni są? O! Dziękuję. Dobra, jak widzieliście, mecz był taki... mocno przeciętny. Jak to tam się prezentuje, jeżeli chodzi o statystyki w ogóle? 25 do 16, no także słabo. Ale i tak wielkie dzięki za oglądanie. Jeśli spodobał się ten materiał, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia. Siemanko!